w obisku. Oremus, omnipotens sempiter ne Deus, agnostimi semper et devo tangere voluntate, et maiestati tue sincero corde servire, per Dominum nostrum Iesum Christum finium tuum, qui tecum vivit et regna di unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistole Beati Petri Apostoli. Carissime estote prudentes et vigilate in orationibus, ante omnia aute mutuam in vobes ictis, caritatem continuam cabentes, via caritas operit multitudinem peccatorum. Hospitales in vicem sine murmuratione, unos quisve sicud accepit gratia, in alter utrum illam administrans sicud boni dispensatores, multiformis gratiae Dei, sicvis loquitur quasi sermones Dei, sicvis ministrat tamquam ex virtute, quam administrat Deus ud in omnibus honorificetur Deus, per Iesum Christum Dominum nostrum. Sancti Evangelii secundum Ioanne. Gloria tibi, Domine. In illo tempore nixit Iesus discipulis suis, cum venerit Paraclius, quem ego mittam vobis a Patre, Spiritum veritatis quia Patre procedit, ille testimonium perhibebit de me, et vos testimonium perhibebitis, quia ab initio mecum estis, hec locutus sum vobis, ud non scandalisemini, absque synagogis faciend vos, sed venit chora ut omnis qui interficit vos, arbitretur obsequium, ab se prestare Deo, et hec faciend vobis, quia non noverunt patrem neque me, sed hec locutus sum vobis, ut cum venerit chora eorum reminiscami, quia ego dixit vobis. Laus sibi Christe. Amen.
Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeśli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego i na pożytek nasz zbawienny czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza, w niedzielę po wniebowstąpieniu Pańskim wyjątek z Ewangelii według świętego Jana, którego z uwagą wysłuchajmy. W owym czasie powiedział Jezus swoim uczniom: gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on będzie świadczył o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że ja wam to powiedziałem. Tyle słów świętej Ewangelii, przeznaczonych na dzisiejszą uroczystość. Tę najświętszą ofiarę mszy świętej sprawuję w intencji czytelników, redaktorów, dobrodziejów, przymierza z Maryją z okazji zbliżającego się setnego jego wydania. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy bracia i siostry, gromadzimy się w tej przepięknej świątyni Bożego Ciała, dziękując tutejszym gospodarzom, księżom kanonikom regularnym laterańskim, księdzu proboszczowi za ich gościnność i życzliwość. Gromadzimy się przy tym świętym ołtarzu, aby dziękować Panu Bogu za ten czas przygotowania i wydawania przymierza z Maryją. Myślę, jestem o tym przekonany, bo sam nieraz na łamach przymierza z Maryją piszę w dziale porad, odpowiadając na różne potrzeby ludzkie, czy też pytania. Myślę, że jest to dzieło Boże. Dzieło, które pomaga człowiekowi pogłębić relacje z Matką Najświętszą, rozwinąć także siebie samego przez jej obecność, przez te słowa, które na kartach przymierza z Marią każdy z nas może przeczytać ku pokrzepieniu serc, ku zbudowaniu i umocnieniu. Moi drodzy, w liturgii Kościoła, w tym rycie klasycznym czy też nadzwyczajnym, jakbyśmy go nie nazwali, dzisiaj już niedziela po wniebowstąpieniu Pańskim. W nowym rycie Kościół dopiero dzisiaj przeżywa wniebowstąpienie. Myśmy w czwartek według zwyczajnej miary roku liturgicznego wniebowstąpienie Pana Jezusa przeżywali. Dziś już dla nas niedziela po wniebowstąpieniu. I w Ewangelii Pan Jezus kieruje do nas słowa pokrzepienia, ale i także ostrzeżenia. Pokrzepia nasze serca, jak i serca przed wiekami apostołów, zapowiedzią przyjścia Ducha Pocieszyciela, Ducha Świętego, który przyjdzie od Ojca, przyjdzie jako Duch Prawdy, który od Ojca przychodzi i który będzie świadczył o Nim, o Jezusie. I następne słowa, które Pan Jezus kieruje do apostołów i do nas także, to są słowa o świadczeniu, o głoszeniu świadectwa. Moi drodzy, każdy z nas wezwany jest do tego, aby o prawdzie Bożej, aby o Jezusie Chrystusie świadczyć. Nie tylko swoimi ustami, bo nieraz łatwo jest
do wiary się przyznać i powiedzieć, że wierzę. Tak jak Pan Jezus mówił, nie wystarczy mówić Panie, Panie, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego. I nie wystarczy tylko mówić o sobie, że jest się człowiekiem wierzącym. Ale na co dzień w swoim życiu trzeba tak postępować, trzeba tak żyć, żeby ta wiara, do której się przyznajemy, była treścią, sentencją naszej codzienności, naszego życia. Bez świadectwa będziemy marnymi chrześcijanami. Czasami słyszymy w mediach, czy w tym nurcie światowym, który chce za wszelką cenę Pana Jezusa i Jego prawdę zmarginalizować i zepchnąć gdzieś na margines całkowicie, czy też wyrzucić z tej przestrzeni życia ludzkiego. To słyszymy o tym, że wiara jest sprawą prywatną człowieka. Że nie potrzeba, czy nie wolno się nią afiszować, czy do niej nawet może i przyznawać. Są to potrzeby złego ducha, bo jemu nie pasuje, jemu nie jest na miejscu, żeby Bóg był na pierwszym miejscu. I żeby ludzie o Nim świadczyli, żeby się do Niego przyznawali. My jako ludzie wierzący od samego początku, jako chrześcijanie, mamy dane to zadanie od Pana Jezusa, żeby świadczyć o Nim. Pan Jezus powiedział przecież do apostołów, idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I mówił też, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, do tego i ja się przyznam, przed Ojcem moim w Królestwie Niebieskim. Wracając do treści dzisiejszej Ewangelii, moi drodzy, chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na ostrzeżenia Pana Jezusa. Pan Jezus mówi, że do apostołów, że zostaną wyłączeni z synagogi, że nadchodzi godzina, w której każdy, kto ich zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Panu Bogu. I gdybyśmy odnieśli te słowa do dzisiejszych czasów, do naszej teraźniejszości, to moglibyśmy powiedzieć, że te słowa także i dzisiaj są bardzo aktualne. Może jeszcze dziś nie wyłączają nas z synagogi, jakkolwiek byśmy ją rozumieli. Może jeszcze dzisiaj nie będą nas zabijać, myśląc, że oddają cześć Panu Bogu. Ale kto wie, co będzie jutro? Pan Jezus mówił, że nie znamy dnia ani godziny, że musimy być w ciągłej gotowości, że musimy czuwać. Dlatego czuwajmy, moi drodzy, czuwajmy mocni w wierze, czuwajmy trzymając się Chrystusa i Jego nauki, a nigdy się nie zawiedziemy i nigdy nie pobłądzimy. A gdyby nawet kiedykolwiek na nas ktoś rękę podnosił, to Pan Jezus zapowiadał, że nie zabraknie nam Jego łaski, nie zabraknie nam mocy, nie zabraknie nam darów Ducha Świętego. I w największych przeciwnościach będziemy potrafili świadczyć o Panu Bogu swoim życiem. I znów wracam do świadectwa, moi drodzy. Kiedy dziś nawet w czasie wielkich uroczystości kościelnych, nawet wielcy przywódcy Kościoła naszego nie potrafią w czasie homilii wypowiedzieć nawet jednego słowa o Panu Bogu, to myślę, że my jako ludzie wierzący musimy nieustannie do Boga wracać i o Nim świadczyć. Mówić o Nim codziennie. W naszych rodzinach, w społeczeństwie, w pracy, wśród przyjaciół. Mówić o Panu Bogu dzieciom i młodzieży. Bo jeśli my nie damy im świadectwa wiary, nie pokażemy drogi do Chrystusa i do Kościoła, to zagubią się, pobłądzą i zginą. Dlatego, moi drodzy, nabierzmy tej mocy Ducha Świętego, którego już niedługo, w najbliższą niedzielę, uroczystość zesłania będziemy przeżywać. Nabierzmy tę moc Ducha i z odwagą kroczmy poprzez świat, jako świadkowie Jezusa Chrystusa i Jego Przenajświętszej Matki. Amen.
patronum Deum. Et Dominus in voce tua. Alleluia. Thank you.
secula seculorum. Dominus obistum, et cum spiritu tuo, sursum corda, sagamus Domino Deo nostro. Vere digno et justum est, ecum et salutare, nos timi sempre dubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Qui pos resurrectionem sua, omnibus discipulis suis manifestos apparunt, et ipsis cernentibus est elevatus in celu, ut nos divinitatis suae tribuet esse participes. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes. Sancte. Sola, 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 sola
per omnia saecula saeculorum. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicud et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis. Confitor Domini Potenti, Beato Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Iani Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, Quia peccavi miscogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michele Arcangelum, Beato Iani Battistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et Te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, perducatus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum privat vobis omnipotens et misericordiam nos. Amen.
ex agnus Dei exequitorit peccata mundi. Domine non sum dignus, ut intra sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus, ut intra sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus, ut intra sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. Amen.
Patris Sancum Eius, ego servanam Eus, podedisti mihi alleluia, nunc autem ad te venio, non rogo ut toilas Eus ede mundo, sed ut serves Eus anano, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Oremus. Repleti Domine muneribus sacris, da quessumus, ud in gratiarum semper actionem aneamus, per Dominum nostrum Iesum Christum finium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem.